Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Dzień dobry, kłaniam się. W ostatnich dniach media, nie tylko te branżowe, nie tylko rolnicze, z uwagą śledzą to, co dzieje się na rynku nawozów. Dlaczego jest to tak ważne z perspektywy rolników, ale też wszystkich mieszkańców naszego kraju? No właśnie, cieszę się, że wszyscy dostrzegają, że problem jest nie tylko po stronie rolników, ale w zasadzie mamy taki organizm naczyń połączonych i jeżeli rolnicy będą mieli problem z podstawowym środkiem produkcji w rolnictwie, jakim są nawozy, będzie to rzutowało na wysokie ceny żywności na półkach sklepowych. Tak więc jakby nie patrzeć, wszyscy jedziemy na jednym wózku. No, przyczyn tego kryzysu jest cała masa. Począwszy od tego, że jeszcze dwie dekady temu mieliśmy kontraktację. No, od czego trzeba zacząć? Może to jest ważniejsze. W zasadzie 80% kosztów produkcji nawozów azotowych to jest cena gazu. I nie uciekniemy tutaj od związania z tą ceną gazu, a ceny gazu są wysokie. One od ponad dekady są przerzucone na giełdy towarowe. Wcześniej wyglądało to mniej więcej na zasadach kontraktacji. No, kolejna sprawa, wszyscy wiemy, w jakiej żyjemy rzeczywistości. Mamy wojnę na Ukrainie, inwazję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i w związku z tym ceny gazu też mamy wysokie. Ceny gazu i gaz jako taki, węglowodory, są też jednym z elementów wojny jako takiej. I kolejna sprawa to chyba inflacja, którą już przy nawozach odczuwaliśmy w zeszłym roku, ta pokovidowa inflacja. Tak więc mamy taki, mówiąc kolokwialnie, duży kombo z kilku elementów połączonych. No i dodatkowo jeszcze w ostatnim czasie wiemy, że spółki Skarbu Państwa, czyli Azoty Puławskie, także Kędzierzyn Koźle należące do Puław oraz Anwil, który zresztą wczoraj niby wznowił produkcję, ale ja przed przyjściem do studia zorientowałem się, gdzieś podzwoniłem, porozmawiałem. Okazuje się, że nawet sami pracownicy Anwilu nie wiedzieli, dowiedzieli się z Twittera, że jednak wracają do pracy. Natomiast ta produkcja nie zostanie wznowiona w takim wymiarze, w jakim była prowadzona przed zamknięciem produkcji. Wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapewnił, że nawozów nie zabraknie, bo są zapasy. Kilkaset tysięcy ton. Podkreślił też, że będą one w umiarkowanych cenach, choć zaznaczył, że nie będą to ceny takie jak w ubiegłym roku, bo do takiej sytuacji już powrotu nie ma. Jak bardzo wzrosły ceny nawozów w ostatnim czasie? No, jeżeli chodzi o, mogę mówić na własnym przykładzie, ale śledzę te ceny nawozów, to jest około 400% w skali roku. To jest bardzo dużo. Mamy też wzrosty w innych kosztach produkcji, środkach produkcji, czyli nawozy około 400%, paliwo około 80%, środki ochrony roślin też kilkadziesiąt procent, energia, przecież też wszyscy zużywamy energię i tak dalej, i tak dalej. Więc te koszta są horrendalne. Podwyżki naszych cen zbóż to około 30%. Tak więc mówiąc wprost, mieliśmy wspaniały rok tutaj na Podlasiu, jeżeli chodzi o plony. Wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego, jak wyglądał rok pod względem plonów z naszych pól. No ale niestety okazuje się, że sytuacja na koniec będzie taka, że w portfelu zostanie nam mniej. Ale z nawozami jest tak, że niestety, jeżeli nie sypniesz, mówiąc kolokwialnie, to nie zbierzesz. Dam taki prosty przykład. Rolnik tak zwany ekologiczny z Marszałkowskiej, jak to się mówi, zebrał w tym roku po sąsiedzku tonę żyta ekologicznego z hektara. Ta ziemia od lat nie widziała nawozów, gdzie koledzy zbierali po około 7 ton żyta w normalnej, tradycyjnej technologii. Tak więc musimy zdawać sobie sprawę, że problem z nawozami to jest problem z zapewnieniem podstawowych towarów na rynku żywności. Jakie dopłaty do nawozów funkcjonują obecnie i jakie rozwiązanie mogłoby jeszcze pomóc rolnikom? Faktycznie rząd wprowadził dopłaty do nawozów w wysokości 500 zł do hektara i co jest ważne, do 50 hektarów na gospodarstwo, czyli gospodarstwo, które ma więcej niż 50 hektarów, czyli na przykład 100, 200, 300, dostawało ten tak jakby zapomogę do 50 hektarów, tak więc nie na całe gospodarstwo. I muszę przyznać, że faktycznie jest to jakaś pomoc, ale jest to kropla w morzu potrzeb i na pewno nie w niewielkim tylko stopniu było w stanie pokryć tą różnicę cenową. W ogóle jej w całości oczywiście nie pokryło, ale tu nie chodzi o darowizny, tu nie chodzi o
zabezpieczenie jakichś tam takich socjalnych kwestii. Chodzi po prostu o stworzenie warunków do produkcji. My jako rolnicy nie potrzebujemy zapomóg, my żyjemy z tego, co wyprodukujemy. I potrzebujemy tylko i wyłącznie tego, aby zapewnić nam warunki, czyli środki produkcji, które normalnie będziemy mogli kupić na rynku, najlepiej po jakichś rozsądnych cenach. Dla porównania, no, w zeszłym roku za ciężarówkę nawozu roztworu saleczano-mocznikowego wystarczyło, już panu powiem, sprzedać jedną ciężarówkę rzepaku. Dzisiaj to są już dwie ciężarówki rzepaku. Tak więc no, są to diametralnie różne sytuacje. Mówimy o korzystaniu z nawozów sztucznych. Pan zachwala ich wydajność między innymi. Natomiast są unijne plany redukcji ich zużycia nawet o 50% do 2030 roku. Przy zwiększaniu upraw ekologicznych, czy jest to w pańskiej ocenie możliwe przy realiach polskiego rolnictwa? Widzi pan, są takie sytuacje, że są ludzie, którzy czasami nie dają sobie pomóc, ale nadchodzi taki moment, kiedy różne plany są weryfikowalne. I proszę zwrócić uwagę, że jak mieliśmy w lutym wybuch kolejnej odsłony wojny na Ukrainie, to Unia Europejska bardzo szybko zawiesiła wdrożenie Fit for 55, a także różne kwestie z Zielonego Ładu. I wydaje mi się, że ten kryzys nawozowy także jest kolejnym momentem na otrzeźwienie z tego typu kierunków, jakie proponuje Unia Europejska. Ponieważ Unia Europejska chce, swoimi działaniami tak wnioskuje, chce stać się importerem żywności. I czy COVID, czy wojna na Ukrainie pokazuje, że bezpieczeństwo żywnościowe to jest kwestia jeszcze bardziej ważniejsza niż bezpieczeństwo surowcowe energetyczne. To jest kwestia podstawowa. I jeżeli będziemy diametralnie bawić się i zmieniać różne... jeżeli będziemy zmieniać struktury zasiewów z roku na rok, skończy się to po prostu importem żywności z zewnątrz i brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Tak więc to jest kolejna szansa, żeby Unia Europejska i włodarze w Unii Europejskiej, państwa członkowskie zorientowały się, jak może wyglądać świat po Fit for 55 i po Zielonym Ładzie i właśnie po tych ograniczeniach, o których pan mówi. Tak więc jest to tylko i wyłącznie wyliczenie z Excela, a może to się skończyć naprawdę brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Tak, żebyśmy zakończyli optymistycznie. Wspomniał pan, że zbiory na Podlasiu w tym roku były wyjątkowo dobre. Proszę więcej o tym powiedzieć. Tak, no mieliśmy bardzo dobrą pogodę. Jak już mówiłem, pan przed wejściem do studia rozmawiali tak o wakacjach, mówił pan, że w lipcu pogoda była nie najlepsza. Ja stwierdziłem, że pogoda była wspaniała. Tak więc Pan Bóg nas podarzył świetną pogodą. Mieliśmy naprawdę dobre zbiory. Od wielu lat już nie pamiętam takich dobrych zbiorów. No cóż, radość jednak troszeczkę temperuje sytuacja na rynkach nawozowych, paliwowych, w ogóle sytuacja wokół nas, kryzys jako taki. No ale cóż, trzeba zaciskać pasa i to jest chyba rada dla nas wszystkich rolników. Zaciskamy pasa i jakoś musimy wyżywić nasze społeczeństwo. Czy na półkach sklepowych bardzo to odczujemy? Jeżeli bym powiedział, że nie, to bym prawdopodobnie skłamał. Ja już swoim kolegom, znajomym już w roku 2020-2021 mówiłem, że prawdopodobnie oleje roślinne i tak dalej, to wszystko będzie drożało. Czyli inflacja była widoczna z daleka, ale kolejne kwestie jak wojna na Ukrainie, no to były kwestie, których niekoniecznie można było przewidzieć, tylko spotęgowały ten problem. Tak więc wydaje mi się, że tak, musimy przyzwyczaić się do wyższych cen. Jest to naturalna konsekwencja tego, że środki produkcji są po prostu bardzo drogie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.